A Złota Dziewczyna dzisiaj zagra złotą muzykę na dachu łapu. No i właśnie powiedz mi ogólnie, jak oceniasz klimat tej imprezy tutaj dzisiaj na dachu łapu? Jest fantastycznie w ogóle, jest tak jak sobie wymarzyłam. Jest mnóstwo ludzi. Jakby karierze każdego artysty są jakieś wyjątkowe występy. No, masz na swoim koncie jakieś występy właśnie, które byś zapisała w swoich kartach jako te takie najbardziej wyjątkowe, spektakularne dla ciebie? Tak, mam, to masz rację. Ale wiesz co, tak się zastanawiam właśnie ze względu na co. I to są kompletnie różne powody. Czasami jest to na przykład liczba ludzi. Jeżeli to jest ileś tysięcy na przykład, no to jest super. Jeżeli jest to festiwal letni na dworze, kiedy zaczynam grać, kiedy jest ciemno, a kończę, kiedy jest jasno, to też jest wyjątkowe w pewnym sensie, bo to jest, wiesz, takie przejście w ogóle, wiesz, z nocy do dnia. To też na mnie działa, ja wtedy też gram trochę inaczej, inaczej rozkładam tą energię i, wiesz, też jest wyjątkowe. Mówiłaś tutaj trochę o wodzie, mówiłaś tutaj trochę o wielotysięcznym tłumie. Delikatnie tutaj czuję taki podtekst festiwalu Audio River, który niebawem się zbliża wielkimi krokami. Czego oczekujesz po tym festiwalu? Audio River nie jest dla mnie niewiadomą, ponieważ będę tam grać chyba po raz czwarty. Jakoś tak, czy piąty. Natomiast pierwszy raz będę grała na tej najmniejszej scenie, która nazywa się White. I ona jest przeznaczona dla, jak mi się wydaje, dla bardziej eksperymentalnej muzyki. W tym roku występuję w duecie z Maćkiem Fortuną. No jakby z racji tego, przypuszczam, jesteśmy przypisani do tej sceny. Więc z jednej strony cieszę się, że to nie jest po raz trzeci główna scena, bo mam okazję doświadczyć zupełnie czegoś innego. Jakby każda scena też na Audio River nawet rządzi się swoimi trochę prawami. Co macie takiego szczególnego do zaprezentowania? Co chcecie zaprezentować z sobą? No bo jeżeli mówisz, że to jest właśnie inna scena od tych, na których występowałaś dotychczas, no to rozumiem, że twój repertuar trochę się różni od tych poprzednich, prawda? To jest już konkretny materiał. Mamy dwie płyty już nagrane. Pracujemy nad trzecią w tej chwili. No i to jest jakby konkretny materiał, który prezentujemy. To jest zupełnie inna metoda niż to, co ja stosuję w graniu solo. To jest przekształcanie dźwięku trąbki Macieja i budowanie z tego sygnału nagranego w czasie rzeczywistym podczas koncertu i budowanie z tego zupełnie innych, nie wiem, melodii, basów, wręcz klików nawet i tak dalej. Czyli przekształcanie tego dźwięku i nakładanie na niego efektów i budowanie z tego zupełnie nowych rzeczy. Na Audio River ja będę chciała, żebyśmy zagrali bardzo tanecznie, skocznie. Co nie znaczy, że nie będzie połamanych rytmów, właśnie ze względu na scenę, do której zostaliśmy przypisani. Przed chwilą skończyłaś grać swojego seta tutaj na dachu w łapie. Powiedz mi, jak ci się podobało, jakie uczucia ci przy tym towarzyszyły? No, jakby spójrzmy za nas, nie? Jakby taka atmosfera jest niesamowita. I mniemam, że niebawem kolejne imprezy, kolejne eventy, na których będziesz grała swoje live'y, między innymi Audio River. Powiedz mi, jak byś nas zachęciła do tej imprezy? Myślę, że do Audio River nie trzeba zachęcać w ogóle, więc to jest nasz najlepszy festiwal muzyki elektronicznej, także do zobaczenia na Audio River.